Cześć, nazywam się Krzysztof Andrychowski, popularnie na mnie mówią Krzyniu i dzisiaj postanowiłem nagrać ten materiał, ponieważ chciałem Ci przekazać pewne informacje, które niestety poprzez media głównego nurtu, które ja nie bez powodu nazywam mediami głównego ścieku, jest niestety w dobie tak zwanego świra w koronie, przechodzi bokiem i my tego nie wiemy, my o tym nie słyszymy, a naprawdę to tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Tym bardziej, że ja pochodzę z Górnego Śląska, uważam siebie za Ślązaka, tutaj się wychowałem i tutaj jest mój dom. Otóż można powiedzieć, że hańba dla naszego obecnego rządu. Otóż za śmieszne kwoty została wprowadzona ustawa na temat wyprzedania polskich zasobów naturalnych, przepraszam, za śmieszną kwotę. I to tak naprawdę nie wiadomo, w czyje ręce to trafi, a przede wszystkim, co każdy kraj na świecie chroni? No, swoje zasoby naturalne. Proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo znaczącą rzecz, do której musimy się wszyscy przebudzić i coś zrozumieć. Mówi się, że w tej chwili na Górnym Śląsku jest to całe ognisko tego świra w koronie. No to przeanalizujmy. Skoro Górny Śląsk jest tym ogniskiem, dlaczego one występują akurat w kopalniach? A dlaczego nie na przykład w tych większych wielopowierzchniowych supermarketach, tych wszystkich zagranicznych firm, ale akurat atakuje wszystkie kopalnie, które są nierentowne, ale wszyscy chcą je kupić z zagranicy. Normalnie to jest jakaś poezja i nie wiadomo, czy nie będzie tak jak z polskimi cukrowniami. Też były nierentowne, dopóki nie kupili ich Niemcy za śmieszną kwotę. Dlatego też musimy się obudzić i troszeczkę zrozumieć, bo inaczej zostaniemy tak zwanym ręką w nocniku. Ja nie wiem, kto na to chce się rzucić. Wielokrotnie mówiono o Niemcach. Ja nie będę przeczył, że również Izrael, a może kto wie, czy nawet nie Chiny, które też mają chrapkę na ekspansję na Europę. Oczywiście popularnie się też mówi, że USA, z czym ja akurat się nie zgodzę, ponieważ USA to jest kraj, który nic nie idzie sterowane centralnie przez państwo, tylko po prostu pojedynczy prywatni przedsiębiorcy tak naprawdę w imię wolności prowadzenia działalności gospodarczej mogą robić, co im się żywnie podoba, co nie jest ograniczone w tamtych krajach. Więc może nie powiedziałbym, że jednak USA, ale pojedynczy przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. To byłoby jak najbardziej poprawne. To nie jest Rosja czy Chiny, czy kto wie, czy nawet nie Izrael, gdzie wszystko się steruje centralnie. No to teraz jest pytanie. Każdy kraj chroni swoje zasoby naturalne. Dlaczego my tego nie robimy? Przecież ustawę o zasobach naturalnych przepchnięto szybciej niż na temat tego, żeby przekazać te 2 miliardy telewizji publicznej. Pytanie brzmi, na co? To jest naprawdę ważne, a niestety nie było podane do informacji publicznej, więc postanowiłem Wam te informacje przekazać. Co z nim zrobić, to już należy do Ciebie. W opisie materiału umieściłem wiele informacji, wiele ekspertów, wypowiedzi ekspertów na ten temat. Powiem tak, nie wiem, ile tak naprawdę mamy tych zasobów. Czy rzeczywiście te liczby o wielkim bogactwie naszego kraju nie są przesadzone? Ponieważ tak też możemy być, no wiecie, no my Polacy, tak, czy my Ślązacy, to możemy wyolbrzymiać te cudowne liczby. Po to, żeby się poczuć lepiej. No, eksperci widocznie mają jakieś podstawy, żeby to zrobić. W każdym razie wiem jedno: gdyby coś było nierentownego, gdyby coś się nie opłacało, to by nikt nie chciał na tym położyć swoich łapska. Niestety tak się dzieje, a co gorsza, trzeba jasno powiedzieć, że prezesi i włodarze wszystkich związków zawodowych niestety sprzedali się, ustawili się tam w korporacjach czy gdzie indziej, po znajomości znajdą jakąś fuchę, a was, drodzy kochani, górnicy sprzedali. I choć może wam zapewnią podstawowe wypłaty przynajmniej na jakiś czas, to co będzie później, jak zostaną kopalnie sprzedane? Wyobraźmy sobie że taki Chińczyk sobie kupi. Czy wy myślicie, że komunistyczne Chiny będą przestrzegać prawa
demokratycznego kraju, jakim jest w tej chwili Polska? Naprawdę myślicie, że tak będą, jak Chińczycy będą właścicielami? Nie słyszeliście, co się stało na hucie, bodajże Katowice, gdzie to jakiś człowiek z Indii przejął tą hutę i zakręcił wodę dla tych pracowników pod prysznic, ponieważ stwierdził, że oni za dużo używali wody. Ja wiem, że w Indiach takie rzeczy to jest codzienność, ale my jesteśmy cywilizowanym krajem. Czy to nie powinno troszeczkę nas zmusić do myślenia, żeby uruchomić najwydajniejszy komputer tego świata, jakim jest mózg? Połączcie te fakty. Bo słuchajcie, jeżeli na przykład, przykładowo ja mówię, to jest konkretny przykład, że na przykład Chińczyki sobie przejmą, jeżeli wy nie będziecie zapierdzielać za przysłowioną miskę ryżu, to on sobie sprowadzi swoich obywateli z Chin. A dlaczego sobie sprowadzi? Nie myślicie, że nie przyjadą? Nie przyjadą z komunistycznego kraju? Oni nie widzą różnicy między krajem komunistycznym, a tak naprawdę krajem wolnym. A poza tym wiecie chyba, że tam jest prawo, tylko że rodzina może posiadać jedno dziecko. A jakie to ma znaczenie? Ano duże. Ponieważ połączyć to z faktem, że tam nie ma emerytur, czyli każdy musi pracować do końca swojego życia, to kto jest w stanie zapewnić rodzicom przeżycie. Syn, nie córka, syn. I dlatego tam się nie chce mieć dziewczynek. Więc po co oni przyjadą? No po to, że tutaj będą się mogli dorwać do waszych kobiet. Przecież to jest logiczne. Ludzie, pomyślcie, przyjedzie taki Chińczyk, tutaj dostanie pracę, nawet za śmieszne kwoty, a ty nie będziesz miał z czego żyć. I co? Będzie szukał baby? Ma na przeżycie? No to się nie skusi jedna, druga dama? No to połączcie sobie pewne fakty, bo jak się obudzicie ręką w nocniku, to przykro mi to powiedzieć, że będzie już za późno. Tak jak powiedziałem, nie jestem ekspertem, żeby na ten temat się wypowiadać, ile mamy zasobów, dlatego w opisie materiałów umieściłem wiele linków z wypowiedziami stosownych fachowców w tej dziedzinie. Proponuję zajrzeć i się z tym zapoznać. Wiem, że jest tam troszeczkę dużo linków, ale słuchajcie, my w tej chwili walczymy o swój byt, o swoją przyszłość i musimy się troszeczkę nad sobą zastanowić i nad tym, co my tak naprawdę robimy, bo zostaniemy niewolnikami we własnym kraju. Tym bardziej, że w tej chwili wykorzystuje się ewidentnie tego całego świra w koronie w celu pacyfikacji kopalń pod pretekstem walki z epidemią. A jak już powiedziałem, dziwny zbieg okoliczności, że ten wirus jest dość inteligentny i atakuje akurat te gałęzie, które są nie na rękę, powiedzmy, innym włodarzom, którzy chętnie by przejęli je na swoją własność. Więc na pewno toczymy walkę o niemałe sumy pieniężne. Pytanie dla kogo? Dla obcych mocarstw czy dla siebie? Dlatego powinieneś tym bardziej zapoznać się z tymi linkami i sobie przeanalizować. A ponieważ uważam, że jesteś inteligentnym człowiekiem, choć prawdopodobnie ciebie nie znam, to ja zawsze mówię: masz swój własny rozum, nie wierz mi w ani jedno słowo, sprawdzaj fakty, bo ta ustawa została nawet niedawno uchwalona i ty nawet o tym nie wiesz, bo tego ci publicznie nie powiedzieli, bo się tego nie powie. Dlaczego? Bo rządzący dzięki temu sobie załatwią cieplutkie posadki do końca życia i będą ustawieni, a my Ślązacy będziemy wydymani przez Warszawę. Nie wiem, czy tobie się to podoba być taką prostytutką Warszawy i żeby ktoś ci pakował w tyłek, nie wiadomo co, ale to się właśnie dzieje. I chyba najwyższy czas, żebyś przejrzał na oczy i coś tym zareagował, ponieważ póki jeszcze jest na to czas, można reagować. Dlaczego jest jeszcze na to czas? Ponieważ jak już nie będzie czym handlować, to co zrobi rząd? Poda się do dymisji. Kto normalny idzie do rządu? Jak minister zarabia mniej niż taki prezes, czy ktoś w radzie zarządczej wielkiej korporacji, w banku i tak dalej. Kto normalny idzie? Naprawdę myślicie, że tam idą ludzie, żeby dla idei, czy nachapać się pieniędzy? Tam nie ma pieniędzy, to jest świat wyższych menedżerów. Tam są pieniądze na stanowiskach zarządczych, na stanowiskach dyrektorskich.
I gdyby nie było jeszcze o co walczyć, to ten rząd by się podał do dymisji. Choć ja bardzo życzę temu rządowi, żeby upadł, to powiem wam szczerze, ja bym się bał, żeby ten rząd zdymisjował, bo to znaczy, żeśmy już przegrali wszystko. A dopóki oni tam siedzą, to znaczy, że ich mocodawcy, nie wiem czy mocodawcy Niemiec, z Rosji, tam z USA, z Chin, czy skądkolwiek inąd, nie wiem którzy, ale którzy im za to płacą, oni jeszcze o coś walczą. A ponieważ jest w tej chwili atak na kopalnie, to wiemy o co walczą. O nasze naturalne zasoby. W opisie materiałów przedstawiłem wypis dzięki Obywatelskiemu Komitetu Ochrony Polskich Zasobów Naturalnych. Wykaz kopalni, które są atakowane. I wyobraźcie sobie, że tam nie ma kopalni, które są w prywatnych rękach, tylko taki dziwny zbieg okoliczności. Państwowe kopalnie. No rzeczywiście dziwny zbieg okoliczności, ale ten świr w koronie, może jest świrem, ale jest inteligentny. On po prostu wie, gdzie ma zaatakować. Komu ma obsmarować tyłek, jak to się potocznie mówi. Czyli państwowe spółki. Więc cieszmy się, że jeszcze rząd się nie zdymisjonował, ponieważ jak to zrobi, odda sobie władzę, niech sobie inni tam walczą. Nie wiem, czy to Konfederacja, czy ktokolwiek inny. Oni już będą mieli to w nosie. Oni będą ustawieni do końca życia, a inna ekipa będzie się martwić, jak naprawić to dziadostwo. Ale wtedy już tak naprawdę pozostanie ratować to, co się da. W zasadzie to już nic nie będzie co ratować. Więc póki ten rząd jeszcze trwa, jeszcze broni tej władzy, a ewidentnie broni, bo chce zrobić wybory na siłę, bo to jest ostatnia szansa, żeby jeszcze ich kandydat wygrał, a przynajmniej się tak łudzą. Ja przypuszczam, że już stracił dużo poparcia i choć obstawiałem, że może wygrać w pierwszej turze, tak teraz na 100% jestem przekonany, że nie wygra w pierwszej turze. Aczkolwiek wygrać jeszcze ma szansę. Zobaczymy, jak to się losy potoczą, ale skoro walczą jeszcze o to, to jest jeszcze coś ugrać. I to jest czas dla nas, żebyśmy my się przebudzili. I dlatego, jeżeli nie wiecie, o czym mówię, zapoznajcie się z materiałem z opisu. Nie po to je udostępniam, żeby one se dla, nie wiem, hobby, ale po to, żeby się dzielić z wami informacjami, ponieważ gdybym ja miał z tego zrobić materiały, to mógłbym tutaj siedzieć przed kamerką tak naprawdę nawet z 5 godzin. Wiem, dużo, ale tu mówimy o naszej przyszłości. Możesz to sobie zrobić w wolnym czasie, jeżeli tylko potrafisz. Przede wszystkim tam bardzo ważny też udostępniłem projekt z takiego kanału jak Neos. Jest to projekt, któremu się przyglądam. Jest ciekawy i widzę, że tam jest parę rzeczy, z którymi ja się też bardzo zgadzam. Jest też rzecz, z którymi się na przykład nie zgadzam, ale ponieważ uważam, że powinieneś samodzielnie myśleć i nie wierzyć mi w ani jedno słowo i konfrontować to wszystko, co ja mówię, sprawdzać. Ja nie należę do osób, które będą uprawiają propagandę, żebyś tym wierzył mi na 100% na wszystko słowo, tylko należę do osób, które uważają cię za inteligentnego człowieka, który sam weźmie swoje ręce i sam będziesz myślał. Udostępniłem taki materiał, z którym ja się może nie do końca zgadzam, właśnie z kanału Neos, z którym się przygląda, gdzie mówię, że on się myli odnośnie USA i postanowiłem wam rzeczowo odpowiedzieć na ten temat, ponieważ zresztą materiału się zgadzam i skonfrontować, kto tak naprawdę jest tutaj w większej pozycji. Ja akurat się interesuję takimi sprawami jak geopolityka, jak militaria, jak bezpieczeństwo narodowe. I pan Mateusz Jarosiewicz, który to zrobił, uważam, że popełnia poważny błąd odnośnie oceny Stanów Zjednoczonych. Ponieważ te Stany Zjednoczone, takich panów jak Clintonowie, Bushe, Obamy, to rzeczywiście jest to tragedia w dziejach historii Ameryki. Natomiast prezydentura Trumpa w tym znaczeniu również ochrony naszych zasobów naturalnych, zaraz to umotywuję, jest bardzo istotne znaczenie. Ponieważ Trump w ogóle obrócił całe spostrzeganie Ameryki i ich politykę o 360 stopni. Kompletnie poszli w inną. I to jest coś, co mi imponuje, bo potrzebny jest taki przywódca na świecie, gdzie w tej chwili USA faktycznie stoi na straży wolności również nas, nas Ślązaków, nas Polaków,
całego świata, bo trzeba powiedzieć, że wcześniej USA miało potencjał agresora. Ten potencjał został zniwelowany tylko dlatego, że wygrał Trump w wyborach prezydenckich i to ma duże znaczenie. Otóż jest zarzut, że na tym kanale pana Jarosiewicza, że USA będą wojska z tam z Niemiec odnośnie tej pandemii koronawirusa przesuwać na teren Polski. Ale nie wiem, czy wiecie, kiedy mówiono o bezpieczeństwie NATO, mówiono już od dawien dawna o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, czyli przesunięcia jej wtedy jeszcze z Niemiec bardziej w stronę Rosji. Taka była polityka. Pierwszym etapem było sprowadzenie tak naprawdę wojsk amerykańskich do Polski w ramach NATO. Przypominam, że USA jest liderem NATO i nawet jak NATO jest słabe, bo jest słabe pod kątem przywództwa, to USA zawsze było tym przewodnikiem, motorem napędowym, oni zawsze robili to, co się chciało. No i to niestety nie zawsze było w przypadku poprzednich prezydentur w Ameryce właściwym kierunkiem, bo zagrażało na atak suwerenności innego państwa, ale to był wynik słabości NATO. Więc o wzmocnieniu tej wschodniej flanki NATO mówiono już od dawien dawna. I była też również mowa, że po pewnym czasie zostaną te wojska z Niemiec już po zawarciu sojuszu z Polską i wprowadzenia tych wojsk z Ameryki do Polski, przesunięcia tej flanki. W związku z powyższym plany przesunięcia wojsk z Niemiec do Polski były już planowane od momentu wprowadzenia wojsk amerykańskich. Gdzieś wiadomo było, że ta ściana NATO, ta wschodnia flanka NATO będąca w Niemiec, znajdzie się już w Polsce. Nie bez powodu także Amerykanie również rozmawiają z Ukrainą, gdzie ludność ukraińska zaraz po ludności żydowskiej i polskiej stanowi największą tak zwaną zagraniczną siłę polityczną, społeczną i tak dalej w USA. Więc również trwały rozmowy z Ukrainą. Były nawet jakieś inwestycje tam militarne, natomiast z Ukrainą jeszcze ten sojusz leży i przyznam szczerze, ze względu na banderyzm, nam to jest na rękę. Trzeba to tylko porządnie wykorzystać, ponieważ jeżeli to zrobią Ukraińcy, to obawiam się, że będziemy mieli wroga na Ukrainie, dlatego że tam banderyzm jest jeszcze bardzo mocny. Jeżeli nie wiesz, o czym ja mówię, proponuję, żebyś sobie poczytał, co to była rzeź wołyńska. Jak już mówię, ja się interesuję troszeczkę militariami, więc sprawdź, co ci mówię, zasugeruj się tym, co ci mówię, posprawdzaj fakty i wtedy się przekonasz, czy się mylę, czy się może nie mylę. Zatem uważam, że ocenianie przesunięcia tej wschodniej flanki NATO akurat w tej chwili jest błędną oceną, ponieważ tak jak powiedziałem, to nie Ameryka próbuje przejąć, tylko jacyś tam ludzie, powiedziałbym globaliści, co też widać na linii prezydenta USA z niektórymi mocarzami biznesu, jak na przykład pan Bill Gates, o którym też będziemy za chwilę coś wspomnimy. Jest też zarzut, że największa baza stacjonująca w Polsce jest akurat gdzieś tam na Suwałkach, gdzie podobno jest to na jakichś złożach surowców. No ja nie wiem, czy tam są jakieś złoża surowców, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Natomiast wiem jedno, że ze strategicznego punktu widzenia jest to rozsądne, ponieważ jest coś takiego jak obwód kaliningradzki. Obwód kaliningradzki są tam najwięksi komandosi w Rosji. Powtarzam, najwięksi komandosi w Rosji bronią tego terenu. Jakbyście pamiętali historię wejścia krajów nadbałtyckich, takie jak Litwa, Łotwa i Estonia, to był właśnie wielki problem na temat tego, żeby Rosjanie mogli się dostać do obwodu kaliningradzkiego. Dlaczego? Ponieważ ten obwód kaliningradzki jest ogrodzony przez dwa państwa, Polskę i Litwę. I jest oddzielona od macierzy, czyli pozostałego spójnej tereny Rosji. Administracyjnej Rosji. Sprawdźcie to sobie na mapie, to jest geografia. Żeby na przykład z terenów Rosji dostać się na ten obwód kaliningradzki, który jest oczywiście rosyjski, to najpierw trzeba jechać do Łotwy, żeby przedostać się do Litwy
i dopiero się jest w obwodzie kaliningradzkim. No można zrobić też przez Białoruś i potem albo przez Litwę, albo do Polski i na obwód kaliningradzki. Więc jest to odosobniony skrawek ziemi, gdzie ja myślę, że jest chroniony jak diabli przez Rosjan, raczej dla celów propagandowych, politycznych, że Rosja to jest takie wielkie mocarstwo i tam rzeczywiście jest jedna najlepsza jednostka komandosów rosyjskich, jakie onikolwiek temu mają. Dlatego dla bezpieczeństwa Polski ustawienie największego kontyngentu stacjonujących wojsk amerykańskich w Polsce jest geopolitycznie uzasadnione. A czy tam są złoża? Nie wiem. I jak na razie dla mnie to jest gdybanie, ale wiem, że jakieś są i to niemałe, skoro jest taka bitwa i skoro się próbuje doprowadzić do bankructwa kopalnie. Weźcie to sobie pod uwagę i przemyślę. I choć akurat ten materiał z kanału Neos nie bardzo mi się podoba, to jednak uważam, że powinniście sobie skonfrontować te różne informacje przez kogoś, kto nie ma pojęcia o geopolityce, jak pan Mateusz Jarosiewicz, którego ja szanuję, bo przyglądam się temu Neosowi, jeszcze nie podjąłem decyzji, ale rzeczywiście jest tam bardzo wiele pomysłów, o których ja już myślałem i zdaję sobie sprawę, że nie każdy może być dobry we wszystkim, natomiast z racji tego, że to jest tak jakby mój kierunek zainteresowań, to widzę to troszkę inaczej i może panu będę kiedyś w stanie Mateuszowi to wyjaśnić, jeżeli będzie chciał ze mną gadać. Natomiast dla was to udostępniam po to, żebyście już zaczęli samodzielnie myśleć i przede wszystkim nie odrzucali materiałów, które są łącznie tam podawane na tym Neosie, gdzie współpracują bardzo prężnie z Obywatelskim Komitetem Ochrony Zasobów Naturalnych, bo to dzięki oni bronią tak naprawdę naszego dobytku, kiedy związki zawodowe was sprzedały. Tak? To się od tego stało. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, jeśli chodzi o to wszystko, co robi Trump, przygotowałem sobie listę 10 takich ważnych pozycji, które zrobił prezydent Trump, gdzie to ma również związek z nami. Dlaczego akurat podważam te twierdzenia odnośnie zagrożenia ze strony Ameryki? Słuchajcie, jest to w opisie materiału. Trump zapowiedział, że szczepionki będą wyłącznie dobrowolne, nieobowiązkowe. Wojsko zajmie się ich dystrybucją, sprawdzi laboratornie czystość i rozprowadzi szczepionki. Mówiono, że o tym, że Trump jest elementem tej układanki, że on chce faktycznie wszystkich zaszczepić, bo sobie tak wymyśliło to całe WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, i że on się z nimi dogadał. A tak naprawdę już wtedy wiedziałem, o co tak naprawdę Trumpowi chodzi. Otóż pan Anthony Fauci, jeden z naczelnych tam lekarzy, będzie link do materiału, proponuję sprawdzić w Google, kto to jest pan Fauci, jeżeli jeszcze nie wiecie, bo to jest bardzo istotna postać. I pan Fauci do tej układanki zaszczepienia dla pieniędzy, chociaż w polski rząd używa takiego dziwnego słowa jak wyszczepić, a wyszczepia się bydło. Czyli po prostu chodzi im o kasę, czyli jesteś warty i twoja zdolność kredytowa, uświadom to sobie. Może wtedy spojrzysz realnie na ten świat. I wtedy Trump zrobił coś takiego, że postanowił je przejąć. Po pierwsze, świat oczekiwał szczepionki, więc on chciał im dać, zaspokoić ich pragnienia. Przejąć je, bo wiedział, że ci, co się mają nie zaszczepić, czyli jego wyborcy i tak się nie zaszczepią. Zabronić obowiązkowego szczepienia i to już zapowiedział. Zaangażować do tego wojsko, ale jeżeli te szczepionki by nie przeszły badania, zostałyby zmagazynowane gdzieś na magazynie wojskowym i nie ujrzałyby światła dziennego, dopóki pan Gates, pan Fauci i ta całe WHO nie przedstawiliby odpowiednich badań potwierdzających niezagrożenie wynikające z tych szczepionek. Przypomnę, że istnieje coś takiego jak NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny, a czy można skonstruować taką szczepionkę raz, dwa, trzy, żeby nie wpływała negatywnie na organizm? Nie, to wymaga wielu lat testów i sprawdzań. Więc to było bardzo proste posunięcie, gdzie media oczywiście głównego ścieku zrobili z tego, ale że niby on jest zdrajcą, a tu okazuje się, że jednak nie. Dalej. Wypowiedział umowę Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, na zawsze i chce
Z badania jej działalności wszczęto śledztwo w USA, a FBI bardzo dobrze pracuje. Umieściłem link do szerszej informacji na ten temat. Anulowano ustawę HR-6666 demokratów, znaną jako ustawa Trace COVID-19. To była ustawa, w której mówiono, że ci można wejść po prostu sobie gliny do domu, zabrać cię, nie pytając na badania, a jak sobie umrzesz, to mogą się pozbyć w imię epidemii twoich zwłok. I tak naprawdę rodzina by nie wiedziała, na co umarłeś. Mogli równie dobrze by ciebie zakatować. Jest link do wypowiedzi na ten temat przez doktora Butnara, który na ten temat mówi i podaje, czym była tak naprawdę to HR, czyli Human Resource i 4.6. Anulowano projekt Billa Gatesa, znano jako ID2020. Są dwa materiały ponad godzinę z Radia Szczumic, gdzie to jest wszystko po kolei opowiedziane, co to jest, więc możesz sobie to zobaczyć i zapoznać się, jeżeli jeszcze tam nie widziałaś, i polecam Radio Szczumic, bo tam wiele rzeczy prost z niezależnych portali amerykańskich do nas dociera, o których niestety już wspomniane media głównego ścieku nie chcą u nas mówić. Otworzył platformę do skarg na media społecznościowe, aby zgłaszać cenzurę na Facebooku, YouTubie. Wpływał już masa skarg. Wstrzymał wdrażanie 5G w całym kraju. Proszę Państwa, myśmy nie wykorzystali jako zwykli obywatele jeszcze potencjału 2G. 5G jest potrzebny dla rządzących. Pytanie brzmi, po co? Natomiast nie znam się na tym po raz kolejny, przyznam się publicznie, że się na czymś nie znam, bo ja mam odwagę nie udawać geniusza we wszystkim, ale nie wierzę, że promieniowanie nie wpływa na nasz organizm, a to na pewno daje jakieś promieniowanie. Pytanie brzmi, jakie? Eksperci też, którzy akurat dziwnym trafem nie są opłacani przez te główne korporacje, wykazują jasno negatywną działalność na nasz organizm. Dalej, wydał nakaz ponownego otwarcia stanów dla obywateli. Gubernatorzy, którzy odmówią ponownego otwarcia, zostaną pozwani do sądu federalnego. Wszystko wraca do normy. Wykonał zlecenie na przejęcie przez Biały Dom wszystkich sieci elektrycznych, które obejmuje serwery internetowe, systemy nadawcze, systemy elektroniczne. Kontakt, tak? Dezinformacja, żeby się tego pozbyć. Wykonał zlecenie na przejęcie przez Biały Dom wszystkich sieci. I może to wyłączyć komunikację, aby zdławić te wszystkie bunty, które są w Ameryce. Wyda polecenie otwarcia miejsc kultu religijnego. Słuchajcie, dla niektórych wiara jest bardzo istotna i pozbawieni ludzi relacji mogą się bać. Stworzono psychozę tak naprawdę strachu i przerażenia. Gdzie ludzie znajdowali najczęściej oparcia? W domu Bożym. Dlatego zamknięcie wszelkich miejsc kultu religijnego byłby bardzo poważny błąd, ale to chyba było celem, żeby nas wszystkich zastraszyć, a teraz nas próbuje się zastraszyć poprzez kopalnie i odizolowanie Górnego Śląsku. Niech sobie robią, co tam chcą. Wspiera Australii 160 krajów, które przyłączyły się do śledztwa w sprawie COVID-19. Pomimo kilku groźb ze strony Chin o odmowie eksportu. Właśnie, kto rozpuścił tego wirusa i czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym wirusem, czy to nie jest jakiś pic na wodę i fotomontaż. To zrobi prezydent, a to jeszcze nie koniec, bo ten człowiek ma jaja i pewnie będzie coś jeszcze więcej. Udostępniłem także informacje na temat przemówienia pana Gatesa, przepraszam, pana Trumpa, który mówi o zaistniałej sytuacji, o burdach zrobionych przez Antifę. Tam nie ma żadnej wojny domowej, tam się próbuje zrobić rozwałkę. A dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, ta sprawa ma dla nas o tyle ważne znaczenie, że jeżeli dojdzie do jakichś problemów, a będziemy mieli tutaj naszego sojusznika USA, gdzie nasze zasoby naturalne chcą przejąć wszyscy dookoła. Nie wiem, ile tego jest, nie wiem, ile to jest warte, ale bez powodu nie byłaby taka nagonka na to wszystko, to kto jest w stanie nas ochronić? W tej chwili widać, że Trump stoi na straży ochrony
całego wolnego świata i wolnych ludzi. To dotyczy nas. I przyznam szczerze, jeżeli miałoby dojść nagle do tej jednak trzeciej wojny światowej, ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, to wolałbym, żeby nasze zasoby były chronione przez USA i wykorzystane, jeśli będzie taka trzeba, do ochrony naszej wolności. Więc słuchajcie, to, że mamy w tej chwili takiego prezydenta w Ameryce, jakim jest Trump, i życzenie mu przedłużenia kadencji prezydenta może i na pewno nam się będzie opłacać, bo jeżeli dostaną tacy wrogowie jak komunistyczne Chiny, komuniści to komuniści, to jesteśmy już skończeni, to już jest po nas i zostaną wykorzystane te zasoby, gdzie spowodują śmierć wielu, wielu, wielu osób. I co prawda, jeżeli zostaną wykorzystane przez człowieka, który ma dobre zamiary, gdzie ewidentnie po tym, co przekazałem, po tym, co udostępniłem, wykazałem, jakim przywódcą jest Trump. Nie tylko on, bo jest jeszcze wielki przywódca Brazylii. Mamy jeszcze premiera Węgier, Viktora Orbana. No ale Węgry i Brazylia, powiedzmy, nie są geopolityczną potęgą i praktycznie w tej rozgrywce sami się nie liczą, chyba że również podepną się pod USA i wszystko na to wskazuje. Jeżeli te zasoby będą chronione przez wojska USA, a pamiętajmy, i powtórzę to jeszcze raz, tam nic nie jest robione centralnie, to nie Amerykanie chcą przejąć nasze zasoby, to globaliści, którzy się ukrywają w Ameryce, na pewno chcą coś z tym zrobić i my się sami na pewno w konflikcie z globalistami nie ochronimy, czy skończyć się ze światowymi potęgami, ale jeżeli zostawimy w rękach przywództwa takiego człowieka jak Trump, to te zasoby mogą zostać dobrze wykorzystane w celu ochrony wolności nas wszystkich, wolności, niezależności, niezawisłości. Jeżeli stracimy Trumpa, stracimy wszystko. To już jest po nas. Tam już nie ma innej osoby. My Bogu dziękujmy, że mamy takiego prezydenta w Ameryce, a nie innego, bo to jest jeszcze szansa dla nas dostania do walki o dobro naszej ojczyzny. Ja tu nie mam na myśli, że mamy iść i zacząć tam gdzieś, nie wiem, na ulicach wszczynać burdy. Nie, ale możemy się zorganizować jako społeczeństwo, możemy działać, chronić te zasoby, chronić nasz dom, nasz kraj. Wspierać prezydenturę Trumpa na tyle, na ile możemy. I jeżeli się nie skniemy pod jego skrzydła, to kto nam pomoże? My jeszcze jesteśmy za słabi. Jesteśmy wewnętrznie skłóceni ze sobą. Dzielą nas tak naprawdę bzdety, potrafimy się o cokolwiek pokłócić i jeszcze długo chyba zajmie, zanim my troszeczkę dojrzejemy, ale musimy zacząć wspólnie działać, a przede wszystkim musisz się przekonać, w jakiej jesteśmy czarnej D i po to zrobiłem to nagranie, po to udostępniłem wiele źródeł informacyjnych, żebyś sobie uświadomił, co się dzieje za twoimi plecami, bo to nie są informacje, które zostały publicznie opublikowane, o tym się nie mówi, bo za twoimi plecami się próbuje to wyprzedać, zamknąć te kopalnie i nie wiadomo, co będzie dalej. W tej chwili się wstrzymuje jakieś tam kopalnie spółki Jastrzębskiego Węgla na 3 tygodnie, gdzie praktycznie już po tygodniu jest ciężko dostać się do ściany, a co dopiero po 2, a co będzie po 3. I naprawdę nie widzicie, że to doprowadzi do upadku kopalni? Naprawdę nie widzicie, że z tym pandemią, z tą epidemią to jest coś takiego dziwnego, że ognisko Górny Śląsk i tylko kopalnie atakuje? Naprawdę myślicie, że to jest przypadek, że nikt w tym nie macza ręce i nogi? Mówi się, bo testy wychodziły. No dobra, gdybyśmy z tymi testami pojechali do Warszawy, do Sejmu i Senatu, jak myślicie, co by wykazały? Po prostu się robi testy, kto wie, czy niewadliwe, w miejscach, w których chce się, w którym się komuś to opłaca i wykazuje się to,
co się chce wykazać. To jest zamach. Zamach na naszą wolność, zamach na nasze zasoby, zamach na nasze kopalnie. Drodzy górnicy, powtórzę to jeszcze raz. Masz swój rozum, zacznij myśleć, bo związki zawodowe ciebie już sprzedały. Sprzedali ciebie, ich nie obchodzisz ty, ich nie obchodzi rodzina twoja. Oni zostali już urządzeni dożywotnie, a ciebie mają za głupka. Naprawdę mają cię za skończonego głupka. Jak długo pozwolisz robić siebie w bambuko? Nie jesteście już taką elitą jak kiedyś. Kiedyś było was 300 tysięcy, a w tej chwili to ilu was jest? 30 tysięcy? Nie widzicie, że macie coraz mniej do gadania na tym świecie? Boją się was? Owszem, bo wam zrobili testy na świra w koronie. Akurat wtedy, kiedy się mówiono, że macie pojechać do Warszawy na protest. Dziwny zbieg okoliczności? Może i dziwny, ale kampania wyborcza trwa, bo protest przeszedł tym razem bez żadnych incydentów. I przedsiębiorcy, i Stowarzyszenie Krzepienia Wiedzy Stop NOP, czyli Stop Niepożądanemu Odczynowi Poszczepiennemu, którzy byli protestować przeciwko przymusowi szczepień, z którym porządek zrobił w Ameryce właśnie Donald Trump. Na wszystkich straszyli, że zdradził, a tymczasem ochronił swoich obywateli. Ale my takiego przywódcę narodowego nie mamy. Chciałem wam powiedzieć, że nikt was nie ochroni, bo dokładnie to samo zrobiła Konfederacja, PiS i PO. Przemilczeli to wszystko. Wszyscy pod tym względem zagrali do jednej bramki. I materiały też są w opisie, są linki, możesz sobie kliknąć cokolwiek, zobaczyć i uświadomić sobie tak naprawdę, co się dzieje i zrozumieć, że mamy przechlapane i to nieporządne. Dlatego pozwolę sobie jeszcze jeden udostępnić, na mianowicie największy szkodnik, czyli coś o dwóch takich, co nam zabrało zdrowie, żebyście zrozumieli, z kim mamy tak naprawdę do czynienia. I nawet ty, jeżeli popierasz mimo wszystko nadal PiS, to chyba powinieneś sobie uświadomić, że już twojego PiSu nie ma. Już dawno został spacyfikowany i zinfiltrowany od środka. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to koniec, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że coś do ciebie dotarło. Chciałem tylko pójść z informacją świat, bo została ona przemilczana. Jeżeli ci się podoba to, co powiedziałem, jeżeli chciałbyś być ze mną online, może kiedyś na żywo więcej, słuchaj, zapraszam ciebie do zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie, do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie mam fanpage, zrobiłem po to, żeby tylko docierać z komunikacją do osób, które faktycznie chcą posłuchać, co mam do powiedzenia, którzy mogą coś wyciągnąć do siebie. Mi nie zależy na tym, żeby do wszystkich docierał. Polub, linki i do kanału, i do fanpage'a też są w opisie materiału. A jeżeli chciałbyś o czymś ze mną poważnie porozmawiać, nawiązać w jakimś kontakcie, w jakimś celu kontakt, zaprosić mnie do jakiejś inicjatywy, czy może spytać się mnie, co dalej robić, najpierw to się prześpij z tymi informacjami, przestudiuj je, nie kliknij sobie obejrzyj, przestudiuj je i zastanów się, czy ja, przepraszam za kolokwializm, pieprzę głupoty, czy mówię prawdę. Jak dojdziesz do wniosku, ale jeżeli ty dojdziesz do samodzielnego wniosku, że pieprzę głupoty, to daj sobie ze mną spokój. Nie subskrybuj, nie polubiaj fanpage'u, nie wchodźmy sobie w drogę, żyj swoim własnym życiem. Ale jeżeli dojdziesz do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić i będziesz taką czuł energię, chęć do działania, jest podany mail do mnie, napisz, sprecyzuj w miarę, o co chodzi, postaram się odezwać, możemy porozmawiać. Ja na dzień dzisiejszy nie mam nic wielkiego do możliwości działania czy pola popisu w tym temacie, ale wiem, że podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Niech będzie to garstka ludzi, a podbijemy świat. Być może ty należysz do tej garstki ludzi, być może nie. Wielkie rzeczy zaczynają się od małych rzeczy. To jest mała rzecz. Przede wszystkim
Musisz zacząć od siebie. Musisz sobie uświadomić, w jakim matriksie żyjesz. Musisz sobie uświadomić, w jakim niebezpieczeństwie tak naprawdę jesteś i co się dzieje w świecie, i wtedy podjąć stosowne działania. Jeśli to zrobisz, to jest szansa, że jeszcze to uratujemy, bo mamy czas i powiedziałem dlaczego. Bo mamy Trumpa i mamy rząd, który jeszcze nie zdymisjonował. Zdymisjonuje, jak już nie będzie o co walczyć. I tak zrobi. Więc pozdrawiam, dzięki, żeście ze mną byli. Do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.